Cześć, jak zwykle Michał z portalu Władek.pl. Kolejna spotykamy się na plaży. Tym razem nasze spotkanie plażowe zorganizowała kadra ze Słupska. Oczywiście kadra Władek Team Słupsk. Także zapraszamy na film. W dzisiejszym odcinku poruszymy temat kołowrotków. Jesteśmy przy pierwszym stanowisku. Tutaj mamy kołowrotki, może nie z najwyższej półki, ale powiedz nam, jak one się sprawują? Bardzo dobrze mi się rzuca. Odległości 120-140 metrów myślę, że nie są jakąś wielką regułą do osiągnięcia. Kwota 200 zł za taki kołowrotek według mnie jest optymalną. Co to są za kołowrotki, weź powiedz? Jackson Surf 7000X. Bardzo dobry kołowrotek. Nie mogę narzekać. No i 3 lata już mam akurat z Pro 460KS. Też bardzo dobry kołowrotek. Jeden z pierwszych moich. Słuchaj, brałeś udział w naszej rzutówce. Czy któryś z kołowrotków brał udział też w tej rzutówce? Tak, brał. Oczywiście na Pro 460 176 metrów uzyskałem. Słuchaj, dobra, czyli to był ten kołowrotek, tak? Jakie wędzisko do niego podpiąłeś? Jackson Xterre. Nie mamy teraz tego wędziska, nie? Bo tutaj mamy grauwelowskie jakieś? Tak, grauwelowskie i Atlantis. Też Jackson. Tak. Słuchaj, mieliśmy w poprzednim odcinku o wędziskach, ale trzy słowa po prostu. Które, jak się zachowuje, ile, jakie ceny? Cenowo Atlantis no jest już niestety nie do uzyskania wędką. Dostałem ją akurat od znajomego. A grauwel 300 zł, 350 w tych granicach. I bardzo dobre wędzisko. Nie mogę narzekać. No ale właśnie narzekają na to wędzisko, że ono jest sztywne. Kto jak lubi. Wymienne końcówki ma? Nie, tylko jedna. Ale można je dokupić? Do tego kija chyba akurat aktualnie już nie. Dobra, i słuchaj, no masz te kołowroteczki za około 200 zł. Czy one są odporne na słoną wodę? Akurat z tych modeli nie są odporne. No bo w tej granicy za 200 zł myślę, że nie da się uzyskać tego, co byśmy chcieli. Dobra, ale słuchaj, dają radę na plaży. Pewnie, dają radę. Co myślisz o ludziach, którzy inwestują kupę kasy w wędziska i kołowrotki? To warto tutaj na tej naszej plaży? Myślę, że warto jeżeli chodzi o odległości. To myślę, że tak. Bo nie oszukujmy się, powiedzmy kijami Dama Twin Surf idzie znaczną odległość uzyskać, bo rzucałem na kolegi kiju ciężarkiem 140 gramów i bez problemu myślę, że te 180 metrów uzyskałem. Bez problemu. Bez problemu. Okej, okay. Dzięki i lecimy dalej.
przenieśliśmy się troszeczkę dalej. Jesteśmy koło Jarka. Jarek, pierwsze miejsce u nas w rankingu Władek Team. Słuchaj, małymi kroczkami to uzyskałeś. No tak, małymi. Po kolei pnę się do góry ze względu na to, że no, zacząłem wędkować od 4 lat na plaży. No i powoli z kolegami zaczęliśmy na zawody jeździć. No jakieś to efekty przynosi. Podpatrzenie u kolegów po prostu, którzy są, wędkują na zawodach. Także jest dobrze. No. No idzie do przodu i to idzie do przodu znacznie. Oglądam Ciebie, podpatruję i zauważyłem, że masz nowe 2 kołowrotki. No kołowrotki to już w tamtym sezonie były, także no, zmienia, człowiek chce dalej rzucać, także i zmienia sprzęt, by dalej rzucać. O tak, można powiedzieć. No tutaj przed chwilką na poprzednim stanowisku żeśmy oglądali takie kołowrotki z niższej półki, około 200 zł. Twoje no, oscylują w okolicach 400 chyba. No jak dobrze się kupi, to się kupi za 400. Ogólnie to po 600 są, 500, 600. Taka jest cena tych. To są peny, jeden 7 tysięcy, drugi jest 8 tysięcy. Ten co widzimy to jest 8 tysięcy. Nawój puli 98 cm, jeden obrót korbki. Bardzo dobre. Podejdź może do niego i słuchaj, to jest 8 tysięcy, szpula tak. Jest stożkowa. Tak. Próbowałeś nim rzucać, nie wiem, na naszej rzutówce na przykład? Tak, rzucałem właśnie tą żyłką, tą plecionką i tym kołowrotkiem, uzyskując wynik 159,6. No to tak, to już jest dobrze. Słuchaj, masz już tutaj też sprzęt grauwelowski. Tym kijaszkiem rzucałeś? Tak, zgadza się, tylko wymienne masz szczytówki i tą najtwardszą po prostu. Ta jest najmiększa, a używałem do rzutów najtwardszą. Dobrze, zanim przejdziemy do tego, żebyś nam opowiedział troszeczkę o tych kijach, powiedz jeszcze o tym kołowrotku. Mówisz 400-600 zł, taka rozpiętość? Tak, tak, zgadza się. Nawet 700 zł potrafią być. No to zależy na jakim portalu, gdzie się dostanie. Nie? Słuchaj, one, to jest wędzisko do dalekich rzutów. No tutaj przy założeniu, że masz szpulę stożkową, myślisz, że to dużo Ci daje? Zdecydowanie daje duże, dalsze rzuty, porównując do tej drugiej, którą mam, wędkę i naprawdę idzie lepiej. Nie? Bo tu masz jeszcze, chciałem nawiązać do tej szpuli 8 tysięcy, to jest jedna z tych największych. Tak. No nawój prawie metr, czy prawie metr, nie? Tak. Prawie metr. Także no to już jest kosmos i słuchaj, przy zarzucaniu, bo tam masz troszeczkę, weź tak się wychyl, tam jest troszeczkę mniejsza ta szpula. Czujesz różnicę? Jest różnica duża, ze względu na to, że tu jest nawój 98 cm, tam jest 68 cm. To jest duża różnica po prostu. Dlatego dwa różne są, ze względu na to, że jednym po prostu rzucać dalej, drugą daleko rzucić, ale zawsze spadnie bliżej. Tak to wygląda. 600 zł, a ten drugi? Generalnie on jest... Nieduża różnica w cenie jest, można powiedzieć, nie? Bo to tylko się różni szpulą, można zmieniać, tej akurat szpuli się nie przełoży, z tego co mi się wydaje, ale dużej różnicy nie ma po prostu w tych kręciołach. No ceny są porównywalne, można kupić na aukcjach, na licytacjach od 400 zł, tak jak mi się udało po prostu, no i wzwyż w sklepach, 600 kosztuje. Taka jest cena, jednego i drugiego. A naprawdę polecam, bo to są niezawodne kołowrotki. Zresztą wcześniej moi koledzy też mieli, do tej pory używają. Nic się w nich nie dzieje, można powiedzieć. Dobra, ale jakbyśmy mieli już wydać 600, to mówisz większa szpula. Większa szpula jak najbardziej. Zgadzam się z tym. Jak tego, to polecam tylko właśnie tą 8 tysięcy. Kolejne stanowisko, no tutaj mamy naszego kolegę Juska. Jak widzicie, Juskowi słońce mocno świeci, bo ma okulary. A tak prawdę mówiąc, to Józek jest niewidomy i wiecie co, zawstydziłby Was naprawdę, no szkoda gadać. Później o tym kiedyś zrobimy o tym materiał, nie Józek? No. Słuchajcie, teraz tak, Józek łowi dwoma kołowrotkami, zarzuca, tak, czy no łowi w każdym razie. Jeden to jest pen, to przed chwilą żeśmy go widzieli, ale drugi jest dama. Słuchaj, powiedz nam parę słów o tym kołowrotku. Dama, kołowrotek jest bardzo dobry. Nie jest on za duży, ale ma przede wszystkim bożyska tak ustawione, że bardzo lekko podciągamy, nawet nie czujemy ryby. Może dla niektórych to nie jest dobrze, ale ja to wyczuwam. Kiedy jest ryba, to ja wiem dokładnie, chociaż bardzo lekko pracuję. Nawet jeżeli mamy dubleta, to znaczy dwie ryby na dwóch hakach, to bardzo lekko ciągniemy go.
jest to bardzo fajna sprawa. Nie są te kowrotki drogie jak peny, ale warto kupować je. Polecam wszystkim. Jaka jest cena tego kowrotka? Te kowrotki różnie są, bo to zależy od tysięcy. Bo ja, ten kowrotek ma chyba 6 tysięcy, to kosztuje około 600 zł, ale są i dama za 450 zł, za 400 zł, ale są to bardzo dobre kowrotki. Polecam, naprawdę polecam. No to jest kowrotek Quick Surf Hammer. Czy on jest odporny na słoną wodę? Tak, jest odporny na słoną wodę, bo jest również, ma smarowanie grafitowe, także jest on odporny. No wiadomo, że po czasie, po roku, po dwóch, trzeba go rozkręcić, go nasmarować, bo to każda, bo sól nawet stal przeżre. Także kowrotek też. No jesteśmy na kolejnym stanowisku, koło mnie Paweł. Paweł, słuchaj, no widzę, że ty tutaj jedziesz po bandzie, bo widzę, że dwa te same kowrotki, dwa te same wędziska, także tak jak powinno być. Dokładnie. Co to jest? No więc tak, kije to kijki z małej niemieckiej firmy Ponto Saxon Caster 2. Bardzo sprężysty kij, typowo rzutowy, tak zwany castingowy. No, co pozwala osiągać mi dosyć znaczne odległości. No, odległość 100 metrów nie jest problemem dla tych kijów. Są stosunkowo, że tak powiem, czułe. Wszystkie brania widać na tych szczytówkach, także do leszczowania nadają się idealnie. Kołowrotki to są kołowrotki, już tak powiem, z wyższej półki. To jest Shimano Aerotechnium XSC. Taką charakterystyczną cechą tych kołowrotków jest ultrawolna oscylacja, która pozwala nam ułożyć żyłkę praktycznie równolegle. Jeżeli do tego jest to żyłka dobrej jakości, także nawój, tak jak widać, jest praktycznie równoległy, co skutkuje dalszymi rzutami. Do tego są to bardzo mocne kołowrotki, odporne na morską wodę, na warunki atmosferyczne. Widać dzisiaj te warunki też są stosunkowo ciężkie, no ale dają radę, dają radę. To są dwa kołowrotki model 6000 i słuchaj, bo 6000 czy 8000, one są, nie są równe, bo tak jak chodzimy po plaży, jeden ma 6000, a ty masz zdecydowanie większą. To firma sobie sama ustala to, czy to 6000 nam coś mówi? Nie, to są kołowrotki 10000. Szpule są od kołowrotków 6000. Na te szpule wchodzi mi idealnie 300 metrów żyłki 0,25. To są dokupione szpule, ich nie było w zestawie. W zestawie były dwie szpule 10000. Do tego mam dodatkowo jedną płytką szpulę, znaczy jedną, dwie płytkie szpule na plecionkę 0,13. Tam wchodzi tej plecionki także około 250 metrów. Ale to są już ultra płytkie szpule, szpule tak zwane zawodnicze, zrobione z ultra lekkiego stopu aluminium. Słuchaj, no intryguje mnie coś takiego, bo przed chwilą żeśmy rozmawiali z Jarkiem. Jarek mówi, że czym większa szpula, tym teoretycznie lepiej. Czemu nie używasz tych 10000 tej szpuli? Znaczy średnica szpuli w 10000 i w 6000 jest podobna. Chodzi o to, że żyłka, nawój na szpuli jest szerszy i łatwiej schodzi żyłka ze szpuli. I no, co skutkuje dalszymi rzutami. No. Te szpule 6000 są dodatkowo stożkowe. Czyli to tarcie żyłki na szpuli jest znowu zmniejszone. I jakieś tam metry znowu uzyskujemy przez to. Próbowałeś się na naszej rzutówce, Władek Team? Nie, jeszcze nie miałem okazji, nie byłem w zespole, ale w przyszłym roku na pewno przyjadę i będę próbował. Oczywiście z cieńszymi żyłkami. No zobaczymy. A próbowałeś sam dla siebie odległość kiedyś zmierzyć? Tak, próbowałem, ale rzucałem tymi szpulami z plecionką 0,13. Miałem nawinięte 220 metrów. No przy rzucie, powiedzmy z wiatrem, no bo nie rzucałem pod wiatr, zostało około kilkunastu zwojów na tej szpuli, także podejrzewam, że około 180 metrów minimum taki rzut, na taką odległość rzut oddałem. Dobra, ostatnia sprawa. Powiedz nam, ile taki kręciołek kosztuje? No takie kręciołki zaczynają się w granicach od 2000 zł, także no, trzeba zainwestować taki sprzęt. No to czyli tutaj taki mały mająteczek masz. No tak, tak. Surfcasting to jest metoda wędkarstwa, przy której pozostałem, próbowałem już wielu, także będę w to inwestował.
Chciałbym w Grand Prix Polski wystąpić także, także myślę, że inwestycja w ten sprzęt na pewno się zwróci i będzie to dobra inwestycja. Rozumiem, że one są uszczelnione na słoną wodę odporne i po prostu no, nic się nimi nie powinno stać, nawet jak w piachu wylądują. Tak, dokładnie, dokładnie. To są tak zwane betoniarki, są bardzo mocne, także tutaj ciężar praktycznie nie gra roli, kręcą płynnie, nie ma tu zachwień jakichkolwiek. No są klasa, są uszczelnione, tak jak tutaj widać, jest uszczelka i po całości jest system, który odprowadza wodę z kołowrotka, także nawet jeżeli jakaś woda się tam dostanie, to szybko zostaje odprowadzona. Dzień chyli się ku końcowi. Jak widzicie, odwiedza nas też sporo wczasowiczów. Oczywiście wszyscy jak zwykle pytają, czy coś w tym morzu można zrobić, a pokażcie i co z czym i jak. Dlatego też powstaje ta seria. W kolejnym odcinku opowiemy Wam o plecionce i żyłce. Co warto używać, kiedy to warto używać i dlaczego. Także czekajcie na kolejny odcinek. Do zobaczenia. Cześć.